Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie, jak pewnie widzicie, spotykamy się przed moim akwarium 26 litrów. A to dlatego, że doszły tutaj wczoraj dokładnie pewne nowe rybki, konkretnie 4 sztuki. Jakie, kto pamięta ostatnie akwarium bardzo dobrze, być może już właśnie się spostrzegł, gdyż od razu bardzo ładnie, jak widzimy, a przynajmniej ja to widzę ze wstępu, już nam tutaj bardzo ładnie się prezentują przed kadrem. A jak widzimy, jakie to są nowe rybki, to czy ktoś już wie, co tutaj doszło? No myślę, że ci, co dokładnie to akwarium pamiętają, to już wiedzą, a już na pewno myślę, że wiedzą ci, którzy również te rybki dokładnie znają z nazwy. Otóż, jak widzimy, wczoraj zakupiłem sobie do tego akwarium 4 sztuki dania opręgowanego. Tak, dokładnie to są te rybki tutaj. Z tego, co już mogę na oko tak strzelać, to że mam jedną samicę i dwóch samców, albo dwie samice i dwóch samców. Także bardzo się cieszę, ale dlaczego, to zaraz wam to wyjaśnię. Otóż słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy głównie do tematu nowych czterech szkrabików, to troszkę chcę wam powiedzieć odnośnie jeszcze moich starych tubylców tego akwarium, czyli neonów pomarańczowych, czy tam neonów gold, bo niestety, słuchajcie, widzę z perspektywy czasu, że no nie był to za bardzo udany zakup tych neonów i osobiście no ja nie jestem z tych rybek do końca zadowolony, to znaczy jestem, ale tak wiecie, połowicznie, bo jak wiecie, kupiłem 8 sztuk, dwie niestety w jakiś dziwny sposób wyskoczyły z akwarium, nie, wyskoczyła chyba jedna, druga nie wiem co się stało, druga miała chyba pasożyty, a trzecia, tak, to były dwie pierwsze, które się niestety straciły u mnie, jedna wyskoczyła, druga pasożyty, a całe resztę rybek prawdopodobnie zeżarła mi puchlina wodna. A jak wszyscy dobrze wiedzą, a jak nie, to przypominam, puchlina wodna jest to nic innego jak posocznica, a ona głównie atakuje ryby, które są stare lub z jakiegoś tam powodu mają osłabioną odporność. Co w sumie by się z tymi rybami, moimi neonami, bardzo zgadzało z ich obecnym stanem, bo w momencie, gdy już je kupowałem w sklepie, widziałem, że niestety mają straszne wrzery na brzuchu, więc były nadmiernie wychudzone, no. Także już widziałem w sklepie, że te neony raczej do najbardziej udana ich kondycja nie jest, ale kupiłem z tego względu, że no skusił mnie kolor, bo neonów pomarańczowych jeszcze nigdy nie miałem, czy tam neonów gold, więc chciałem po prostu zobaczyć, jak tą rybę się hoduje i jak to po prostu z tą rybą jest. Ogólnie, żeby stado tych neonów zachować, to kupiłem dlatego 8 sztuk, bo jak wiemy, neony, jaki by to nie był, czy to neon czerwony, czarny, Inessa, czy właśnie jakikolwiek neon, są to rybki ławicowe, w naturze występujące w bardzo dużych, licznych stadach. To też chciałem, żeby minimum na te akwarium przypadło około 8 sztuk tego neona. No i tak jak mówię, no niestety, no te neonki już w sklepie były zabiedzone, więc w sumie nie wiem, dlaczego je kupiłem. Znaczy, dlaczego to wiem, no skusiły mnie barwy, ale w sumie nie wiem, co chciałem osiągnąć, kupując już ryby, których kondycja no na ten moment już wydawało mi się pozostawia wiele do życzenia. No i te ryby rzeczywiście, no, no te 3 sztuki, które mi zostały, jeszcze jakoś się w miarę trzymają, ale ile je będę miał, nie wiem, zważając na to, że filtr, jak widzicie, cały czas sobie tam działa, ruch tafli możecie nawet zobaczyć, że jest dość mocny, temperatura wody 26 stopni, a niestety te rybki są w takiej kondycji, że niestety dają się łatwo ponieść puchlinie wodnej. No ja tutaj naprawdę dbam o to akwarium, więc nie wydaje mi się, żebym coś z akwarium miał nie tak. I co gorsze, tych bakterii puchliny wodnej nie da się z akwarium
wyeksmitować, bo one występują w każdych rodzajach wód, tylko właśnie od ryby to zależy. Znaczy, można próbować walczyć oczywiście z tym za pomocą antybiotyków, tam penicyliny i jeszcze też czytałem sobie ostatnio forum, to jeszcze są jakieś tam cztery inne jeszcze oprócz penicyliny, ale ta penicylina utkwiła mi w głowie jako taki jeden z nazw, którą najłatwiej przeczytać, więc dlatego wam o tym mówię. Można to próbować leczyć, ale często jest też tak, że na początku ryba zainfekowana tą puchliną wodną, niekoniecznie od razu po rybie widać, że coś jej jest. I często okazuje się, że gdy widzimy już to rozdęcie u ryby, wyjdzione oczy z oczodołów, na przykład nastroszone ciało w łuskach na szyszkę, które zaczynają się już pomalutku te łuski podnosić i ryba zaczyna pęcznieć, często niestety jest już za późno wtedy na pomoc dla takiej ryby. I niestety przed chwilą właśnie zauważyłem, że moja czwarta sztuka zaczyna właśnie się pod puchlinę zachowywać. Więc no niestety już widziałem, że marnie pływała, bo nawet do siatki ją złapać to nie miałem w ogóle problemów. Więc po prostu widziałem, że ta puchlina już u tej ryby dosyć zaczyna jej, że tak powiem, wjeżdżać w życie. Więc no niestety, najlepiej taką rybkę, u której już widać puchlinę wodną, najlepiej uśpić, żeby się nie męczyła. Jeśli ktoś chce leczyć, próbować, uratować, wiadomo, można. Ale i to nie jest powiedziane, że się uda, a ryba tylko się potwornie męczy, bo puchlina to jest ogólnie nagromadzenie płynów w ciele ryby. Cykl osmotyczny u ryby zostaje zaburzony. I niestety robią się w rybie wycieki czy nacieki, jakoś to czytałem. I niestety ryba nie może się pozbywać płynów z organizmu, no i przez to pęcznieje. No i to nie jest na pewno przyjemna śmierć dla ryby, więc uważam, że jeżeli widzimy już rybkę z objawami puchliny, a nie mamy penicyliny, nie chcemy na przykład się bawić w leki, bo się kompletnie na tym nie znamy, najlepiej niestety uśpić rybkę. Ta rybka prędzej czy później i tak odejdzie, jeżeli jest już mocno zainfekowana, no to wiadomo, jest to śmiertelna choroba. Zaraźliwa tylko jeżeli jest bakteryjna, jeżeli jest wirusowa, z tego co czytałem, chyba że coś pokręciłem. Wiem, że jest jeden rodzaj, nie pamiętam teraz, czy to była bakteryjna czy wirusowa, ale jeden rodzaj jest zaraźliwy, drugi nie. Także no tak to wygląda. Niestety ta puchlina ostatnio do moich neonów się przyczepiła. Mam nadzieję, że z moimi danio, które wczoraj kupiłem i które teraz widzicie. One są od wczoraj i uwierzcie mi, żadna rybka z tych danio nie ma wklęśniętego brzuszka, tak jak to miały neony, gdy je kupowałem. Także widzimy, że tutaj danio wyglądają na bardzo dobrą formę. Więc mam nadzieję, że jeżeli te ryby są w dobrej formie, a na takie naprawdę wyglądają, to ta puchlina, którą z akwarium praktycznie nie da się wyczepić, bo wysiedlić, bo one rodzaje jej występują w każdym rodzaju wód, nie doczepi się do moich tych danio. Jeżeli te danio tu dłuższy czas, kilka dni sobie posiedzą, to może zdecyduje się jeszcze na dwie sztuki czy trzy tych danio i zamiast neonów w tym akwarium właśnie będzie danio. Chciałem mieć te neony, bo zobaczcie, takie ciekawe i dość inne niż standardowy neonek. No niestety, może moje akurat nie były od początku, że tak powiem, jakieś stare, chore, zabiedzone. No na takie wyglądały, a kupiłem je tylko ze względu na kolor. Także widzimy, to już też nauczka, że nie warto patrzeć tylko na kondycję, na kolor ryb, ale to co ważniejsze, trzeba zwracać uwagę na kondycję, czyli jak ta ryba wygląda, czy nie jest za chuda, czy nie jest na przykład z brakiem apetytu i tak dalej. Także widzimy, jak tutaj to wygląda. Zostały mi neonów 3 sztuki. Wyglądają na najodporniejsze, jakie mogły mi się tylko udać, ale ile one jeszcze ze mną będą, nie wiem, a to są cały czas, przypominam, te z tej partii, z tej dostawy, z której tamte wszystkie były, których już z nami nie ma, więc no nie wiem, ile one jeszcze tutaj pożyją. Także w tym akwarium ogólnie mamy na chwilę obecną 4 danio i 3 neony, mamy 7 rybek, plus 3 otosy,
czyli około 10 sztuk rybek tutaj mamy, plus chyba 3 sztuki ślimaków Military Helmet i niezliczoną ilość rozdętków. Tak tutaj to wygląda, a także tyle by było w skrócie co u neonków, które no niestety właśnie na tą puchlinę niestety się poddają. Ale wracając do tematu nowości, wracając do tematu nowych rybek, czyli właśnie tych szalonych danio, których mam nadzieję ta puchlina się nie tknie, bo są naprawdę, wydają się w znakomitej formie, więc trzymajcie kciuki, żeby puchlina się ich nie tknęła. No, to są też u mnie historyczne rybki, ja z nimi mam naprawdę bardzo miłe wspomnienia, zresztą kiedyś nawet robiłem chyba z 2 lata temu, w 2020 roku film Jak rozmnożyć rybki danio, a to właśnie dlatego, że ten gatunek osobiście mogę się pochwalić, że udało mi się rozmnożyć ten gatunek i mieć z tego przychówek, no myślę, że z 20 około albo 30 własnoręcznie, że tak powiem, wychowanych danio udało mi się mieć, których nie chciałem akurat nie już mieć w ogóle danio, bo chciałem mieć gupikarium i je wydałem znajomemu, który zapomniał, że w akwarium ma pielęgnicę i wpuścił sobie te danio, która ta pielęgniczka właśnie była dość duża i się z tymi danio rozprawiła, po prostu robiąc sobie z nich kolację albo podwieczorek. Także no niestety tutaj te danio u tego kolegi, znaczy no, tego znajomego nie przetrwały, ale generalnie no, mogę się pochwalić osobiście, że te danio rozmnożyłem. I byłyby one u niego, bo naprawdę rybki były w dobrej kondycji, tylko no niestety właśnie zapomniał o tej pielęgnicy, która tam gdzieś ją miał w gąszczu w akwarium i że ją ma jeszcze zapomniał i wrzucił te danio i się skończyło marnie. Ale gdyby nie to, to naprawdę te rybki były w dobrej formie, więc gwarantuję, że one by u niego się zadomowiły i przeżyły, jakby nie właśnie ta pielęgnica. Ale wracając do tematu tych, są tutaj od wczoraj, są już tutaj dobre 24 godziny i odpukać na razie żadnych oznak, żadnej ospy, pleśniawki, żadnego nic, ryby zdrowe i co w porównaniu jeszcze do neonów, które od samego początku, odkąd je tu przyniosłem, nigdy nie miały ochoty jeść. Nie wiem jak one przeżyły tutaj 4 miesiące, bo około tyle je mam, 4-5 miesięcy te neony, około tyle temu je kupiłem. Nie mam zielonego pojęcia, jak one tutaj przeżyły, bo naprawdę z nakarmieniem tych neonów miałem straszny problem i one strasznie nie miały ochoty u mnie zjadać te neony. Może jadły w ukryciu, może jadły gdzieś tam z tyłu w tym gąszczu roślin. W każdym bądź razie widowiskowo one praktycznie nigdy nie atakowały, więc ja nie wiem, jakim cudem one przeżyły. Co jest oczywiście całkowitym przeciwieństwem do moich od wczoraj zakupionych danio, bo mówi się, że kilka dni ryba jest zestresowana i jeżeli ma złe warunki, źle się czuje, nie chce jeść i nie wyjdzie żerować. Moje danio wpuściłem wczoraj. Jako, że są tu już neony, którym wartało dać kolację, dałem tą kolację, ale w dużo mniejszej ilości niż to robię zazwyczaj, że w razie gdyby neony były zestresowane lokatorami i lokatorzy byli zestresowani, za dużo tego jedzenia się nie zmarnowało, nie zaczęło gnić i nie psuło zarazem parametrów wody. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, danio, które były tutaj zaledwie od godziny po wpuszczeniu, wszystko wysprzątały i jadły po prostu na moich oczach. Miały w nosie to, że ja chodzę koło akwarium, że jestem tutaj, po prostu na moich oczach przypadły do mnie i zaczęły jeść. I moją obecność, pomimo tego, że nowe, miały totalnie w nosie. I po prostu no, ucieszył mnie ten fakt. I dzisiaj już też były przed może 2 godzinami, po lekkim podwieczorku. I słuchajcie, również one wyszły jeść. I są tutaj naprawdę kilkadziesiąt godzin dopiero, bo tak to można powiedzieć, 24. I no może lekko już ponad i słuchajcie, one lepiej jedzą i bardziej efektywnie i widzę po prostu, że jedzą, że ryba ten pokarm przyjmuje, niż neony, które są tutaj od 4 miesięcy, więc no macie porównanie, jak bardzo neony mogły mi się nie udać, a jak bardzo danio wygląda na to, że się mi udały, ale jeszcze wiadomo, cieszyć się nie można, bo jeszcze cuda mogą być. Ale wiadomo, że już widzę po prostu dużą różnicę w zachowaniu danio, a w zachowaniu neonów. Więc w sumie nie dziwię się, że te neony padają na posocznicę, no bo jeśli one są takie oporne do jedzenia, no to można stwierdzić, że ich kondycja rzeczywiście nie jest najlepsza.
Moje otoski kupione z tego samego sklepu, ale z innego akwarium, wyglądające, które od początku, szczerze mówiąc, podobały mi się dużo bardziej niż w sumie te neony. Mam je do dzisiaj wszystkie w ilości 3 sztuk. Military helmet, nie mogłem się do nich doczepić. Również pięknie wyglądały, ładnie sobie pełzały od początku i pełzają 3 sztuki do dzisiaj. Także widzicie, neony kupiłem tylko, niestety sugerując się nie kondycją ryby, a jej ubarwieniem. I to jest zgubne, bo zobaczyłem pomarańczowy neon, jeszcze pan tam, wiecie, zrobił ładne oczka, że o, fajna ryba, jestem jedyny tutaj w okolicy, który je ma. No to mówię, to ja skoro pan jest jedyny, to ja też chcę być jedyny akwarysta prywatny, może w okolicy, który będzie je miał i je kupiłem. A niestety właśnie ten kolor ich, który mi się mega podoba nawet jeszcze, wybił mnie z rytmu i zapomniałem o tym, co jest ważniejsze, czyli o kondycji ryby, która była nadmiernie wychudzona i no to już znaczyło to, że te ryby nie są w kondycji zadowalającej. No niestety dałem się tutaj ponieść emocjom i względom typowo kolorystycznym i niestety teraz zbieram tego efekty, że z 8, nie licząc 2 sztuk, właściwie jednej, która wyskoczyła, to cała reszta właśnie na puchlinę padła i te ryby no naprawdę nie były w dobrej formie od początku, tak mi się wydaje. No nic, dałem się ponieść, jeszcze w ogóle jestem zły, bo zapłaciłem za nie wyjątkowo dużo, mogłem iść do sklepu innego, albo po prostu kupić jakieś normalne neony, może by tańsze wyszły, na przykład Innesa, kosztowałyby pewnie taniej i jakbym zwrócił uwagę na ich kondycję i na to, żeby nie były nadmiernie wychudzone, tylko w miarę normalne, może dzisiaj nie miałbym efektów takich, jakie wam tutaj wcześniej przedstawiłem. No nic, niemniej należy trzymać kciuki za te rybki. Może one u mnie zostaną, może one nie radzą się po socznicy, ale jeżeli cały miot, cała dostawa była tych rybek po prostu dziadowska, no to wątpię, czy one dadzą radę. U mnie krzywdy nie mają, no ale jeśli rzeczywiście to jest coś z genetyką ryby albo coś, to nie jestem w stanie nic ja już na to więcej poradzić. Także tak, bardzo cieszą mnie rybki nowe od wczoraj Danio. Widzicie, no nie można się do ich kondycji przyczepić. Naprawdę pięknie pływają. Danio jest bardzo ruchliwa ryba. Zobaczcie, są tylko 4, a ile życia nadają. Ja zawsze, jak pamiętacie, to akwarium tylko z neonami, to neony czasem pływały jak to neony na czkawkę, tak uskokami i to było tyle. A tu zobaczcie, są od wczoraj tylko 4 sztuki Danio pręgowanego. I zobaczcie, ile one tutaj już życia wprowadziły. Mamy otoska, który tam gdzieś przeleciał. Więc widzicie, o, mamy dwa na kadrze. Tam z tyłu. O, rozleciały się akurat. Więc widzicie, otoski były w dobrej formie i naprawdę są wszystkie do dzisiaj. Także liczę na to, że Daniu, które również wyglądają w dobrą. Wyglądają na znakomitą formę, również będą i po socznicy się nie dadzą. Także. Cieszy mnie fakt tych rybek, cieszę się, że wczoraj sobie je kupiłem. No i cóż, trzymajcie kciuki za może te 3 neony, może im się chociaż uda. No i trzymajcie kciuki za moje nowe tutaj Danio, które naprawdę robi świetną robotę. I co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wiem, jak jest u was w sklepach, to możecie mi napisać szczerze, bo ciekawy jestem. Jeżeli możecie, to napiszcie. U mnie nie będzie już możliwości kupowania Danio, na przykład takiego jak to, tylko odmiany czerwone. Danio czerwone. Nie będzie już możliwości kupienia danio w kolorze żółtym, co są to chemicznie barwione czy jakoś genetycznie. Nie będzie już możliwości u mnie zakupu tych rybek. Więc tam mi powiedział ten pan akwarysta, co tam sprzedaje. Znaczy, czy akwarysta to nie wiem, ale sprzedawca, że już nie będzie tych rybek w kolorze czerwonym i tych wszystkich innych kolorach. Tam żółty, zielony i tak dalej. Napiszcie mi, czy u was jeszcze zostały te ryby, bo z tego co mi mówił, to te ryby właśnie barwione są wycofane z handlu, więc nie wiem, dajcie znać, jak jest u was w sklepach, bo jestem strasznie ciekawy. Także to na tyle by było w tym filmie. Także pokazuję wam, już tak kończąc, na zbliżeniach nowiuśkie Danio, których kondycja są od wczoraj, a już zdążyły mnie kondycją zauroczyć dużo bardziej niż neony, dużo większym apetytem, brakiem wychudzenia, tylko w miarę normalnym wyglądem brzucha i kondycją również znakomitą. Także przynajmniej jak na razie. Także trzymajcie kciuki za Danio, trzymajcie kciuki za 3 sztuki neonów
Może to, że są, może to, że nie, może dla tych trzech to nie będzie nic złego, że są z niefortunnego może miotu, może dadzą radę. Trzymajcie kciuki za nie. Także to na tyle by było w tym filmie. Dajcie znać, co sądzicie o całym akwarium, które już sobie tutaj funkcjonuje chyba od października, także już ładne ponad pół roku chyba będzie. I zobaczcie, ostatnio wywaliłem naprawdę sporą michę rożdżycy, bo ta reszta roślin zaczęła po prostu gnić i marnieć z tego względu, że no brakowało światła, a teraz zobaczcie, że naprawdę akwarium jest doświetlone, bo troszkę te roślinki, które były przez rożdżycę zduszone, muszą troszkę odmarnieć. Całkiem rożdżycy się nie pozbyłem z akwarium, no ale chciałem też tak dość mocno ją przerzadzić, żeby dla reszty roślin było chociaż troszkę więcej światła i mogły od nowa odmarnieć. Także to na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o moim 26 litrów i jego mieszkańcach, których teraz widzicie. I dajcie znać, co sądzicie o kondycji nowych rybek Danio, które są od wczoraj, a już jestem po prostu nimi zauroczony. Także to na tyle. Dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym materiale. Cześć.